będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, siostry i bracia, kochani, zebrani przed monitorami w waszych domach. Cieszę się, że jesteście i że wspólnie razem możemy, podejmując tę drogę wielkopostną, otworzyć się na spotkanie, na dialog. Na dialog z realną, prawdziwą miłością. Niech pomoże nam na początku dzisiejsze słowo, dzisiejsza Ewangelia. Według świętego Jana z 8 rozdziału, pierwsze 11 wersetów. Przeczytajmy ją razem. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do Niego: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: Ja ciebie nie potępiam. Idź i od tej chwili już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Od wieków, rozważając tę Ewangelię, Kościół zastanawia się między innymi nad tym, co Jezus pisał palcem po ziemi. To jest taka zagadka Kościoła, którą próbują odczytywać też ojcowie Kościoła, między innymi święty Augustyn, który mówi, że Jezus pisał palcem po ziemi przy stojącej niewiaście słowo cudzołóstwo. Na jej oczach właśnie ona widzi ten grzech, który popełniła i który ją właśnie oskarża. Ale wiejący z świątyni wiatr na jej oczach zamazuje ten napis. Zamazuje ten grzech. Takie jest spotkanie z Jezusem. Takie jest spotkanie z miłością. Doświadczyliście tego? Jak na waszych oczach zostaje zamazany grzech, wasz grzech. Chciałbym dzisiaj poprowadzić was właśnie w spotkanie z tą miłością, która zmazała nasz grzech od początku. Jezus mówi do tej kobiety: idź, a od tej chwili już nie grzesz. Jak on ją zobaczył? Jak zobaczył i jak patrzył na tę kobietę Jezus? Przecież Jezus nie robi sobie żartów z niej. Jezus jest Bogiem, który nie wypowiada pustych słów i tanich pocieszeń. Jak może do kobiety grzesznej powiedzieć: idź i od tej chwili już nie grzesz? Może. Bo tak ją widzi. Bo tak widzi każdego z nas. Od momentu chrztu.
od momentu tego najważniejszego spotkania, kiedy staliśmy się święci. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumarkowanie w jedzeniu, piciu, gniew i lenistwo prowadzą mnie w dół. Poniżają. Wydawać by się mogło, odbierają moją godność. Odbierają. Ale tam jeszcze niżej zszedł ktoś, kto pragnie mnie z tego dołu wyprowadzić. Grzech stał się drogą do spotkania. On przyszedł do grzeszników. On przyszedł ze względu na grzeszników. On przyszedł ze względu na mnie. On przyszedł ze względu na Ciebie. On przyszedł ze względu na każdego z nas. Zszedł bardzo nisko, by się z nami spotkać w naszym grzechu i nas z tego grzechu wyprowadzić. Kim więc jestem? To jest czas spotkania. Czas spotkania, by na nowo to przeżyć i odkryć. Kiedy zadaję młodym pytania w szkole, pytam ich, jaki świat chcieliby na tej ziemi, żyjąc tu, chcieliby stworzyć, jaki świat, w którym chcieliby żyć, jak miałby wyglądać. I pytam was dzisiaj, jak miałby wyglądać świat, w którym chcielibyście żyć. Młodzi odpowiadają przepięknie. Daję im kartki, odpowiadają. Chcieliby żyć w świecie bardziej sprawiedliwym, gdzie jest więcej miłości, dobra, prawdy, szacunku do siebie nawzajem. Bardziej Bożym, bardziej ludzkim. Chcieliby żyć w takim świecie. A potem zadaję im drugie pytanie, zadaję wam dzisiaj. Kim jesteś? Kim jesteś? I w jaki sposób chciałbyś taki świat stworzyć? Uczynić? To ważne pytanie. Ale na to pytanie nie ma już odpowiedzi. Kiedy pytam młodych ludzi, kim są? Kim jesteś? Nie wiedzą, co odpowiedzieć. Jak się to odkrywa? Jak odkrywa się to, kim jestem? Pamiętam takie świadectwo młodej dziewczyny, która pojechała na Woodstock Festival ze swoim chłopakiem. Pojechali tam szukać szczęścia. Pijąc alkohol, biorąc narkotyki, słuchając muzyki, szukając jakichś ludzi. I ta dziewczyna mówi, że pojechała z chłopakiem, który zostawił ją, poszedł. Nie wrócił. Ona tak pijąc, trzeciego dnia trzeźwiała i siedziała na drodze, widząc, jak przychodzą różni ludzie. Byli tam też ludzie z przystanku Jezus. Ci od Jezusa, jak to mówią. Młodzież, która przeżywa najpierw swoje rekolekcje, a potem udaje się na pole Woodstockowe, by głosić Ewangelię. I mieli na koszulkach napis: jesteś ważny w oczach Boga. I ta dziewczyna zaczęła zastanawiać się nad tym, co to znaczy. Co to znaczy być ważną w czyichś oczach. Jak mówiła, nigdy nie była ważna dla nikogo. W niczyich oczach. Nigdy. Zatrzymała tego chłopaka. Nabrała tyle odwagi, zatrzymała go i zapytała jednego z nich właśnie, powiedz mi, co to znaczy? Co to znaczy być ważnym w czyichś oczach? I jak mówi
Ten chłopak podszedł do niej i tak mocno, gorąco ją przytulił. I ona mówi, po raz pierwszy czuła, że jest jej to podarowane, że ten chłopak nic od niej nie chciał. Że jest jej to dane. Że jest ukochana. Po prostu, bo jest. I ten chłopak, kiedy ją przytulił, odsunął się na krok, popatrzył na nią i mówi, widzisz, to znaczy. Tylko, że Bóg robi to pięknie. Bóg robi to pięknie. Opowiadając to, miała łzy w oczach. Doświadczyła całej Ewangelii. Bez zbędnego gadania. Dzięki temu chłopakowi, który miał serce dotknięte Jezusem, zapragnęła pójść do spowiedzi. Podleżyła. Zapragnęła tej miłości. Zapragnęła miłości, która odnawia. Papież Franciszek w tym orędziu na Wielki Post, który zaproponowałem na te rekolekcje na początku od razu, mówi, że ponawia wołanie w tym Wielkim Poście 2020, te, które mówił do młodzieży w adhortacji Chrystus vivit, Chrystus żyje. Spójrz na ramiona Chrystusa ukrzyżowanego, na rozpięte Jego ramiona. Spojrzyjcie na nie, mówi papież. I pozwólcie odnowić się i zbawić na nowo. Pozwólcie na to, by Bóg na nowo was zbawił. Jeszcze raz, na nowo. Pozwólcie objąć się tej miłości. Tej miłości, jaka objęła nas pierwszy raz w tym miejscu. Stulecie urodzin Karola Wojtyły. W Wadowicach. Poszukajcie sobie zdjęcia, kiedy klęczał przy swojej chrzcielnicy w Wadowicach papież i powiedział, tu się wszystko zaczęło. Tu się wszystko zaczęło. Tu się wszystko zaczęło. Co się zaczęło? Co my mamy dzisiaj odkryć? Do czego jesteśmy zaproszeni? Kim jest chrześcijanin? To miejsce, w którym rodzice, nasi rodzice powierzyli nas tym boskim ramionom. Oddali nas w boskie ramiona Boga Wszechmogącego. Może warto też o nich pomyśleć dzisiaj, rodzicach i chrzestnych, którzy z wiarą oddali nas w ręce Boga i staliśmy się chrześcijanami. Co to znaczy? W takiej mądrej książce przeczytałem, chciałbym wam to podyktować. Kto to jest chrześcijanin? Taka piękna litania, którą sobie powtarzam, przypominając to, kim jestem. Będący Chrystusa, nienależący do samego siebie, będący w Chrystusie Jezusie, żyjący w Chrystusie Jezusie, święty w Chrystusie Jezusie, wierny w Chrystusie Jezusie, wybrany przez Boga, powołany przez Boga, umiłowany przez Boga, ukochany przez Chrystusa, będący w duchu, przybranym Synem Boga. Kongar, jeden z wielkich teologów XX wieku, zapytany, kto to jest chrześcijanin, powiedział, to jest ktoś, kto ma stać się tym, kim jest. Piękne zdanie. To ktoś, kto ma stać się tym,
kim jest. A kim jestem przez chrzest? Chrystusa. Należący, nienależący do samego siebie, będący w Chrystusie Jezusie przez chrzest, wierny w Chrystusie Jezusie, przez chrzest wybrany przez Boga, przez chrzest powołany przez Boga, przez chrzest umiłowany przez Boga, ukochany przez Chrystusa. To jest w nas. To jest w nas. Trzeba to tylko teraz przełożyć na życie. Jak to się dzieje? Pozwólcie na świadectwo młodego chłopaka, który pięknie to opisuje właśnie życiem. Mieszkał w niewielkim miasteczku. Szedł po bierzmowaniu, kiedy otrzymał Ducha Świętego. Komunię z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Otrzymał Ducha, by żyć we wspólnocie z Jezusem. I na drugi dzień szedł do szkoły. Szedł, rozmyślał i zobaczył w pewnym momencie, że ludzie na chodniku mijają jakiegoś człowieka. Kiedy podszedł bliżej, bez trudu poznał miejscowego alkoholika. Chodził rano i prosił, żeby ludzie dali mu coś jeść. Ludzie go omijali. Mój dom, pisze, to dwoje rodziców bez pracy i jest bieda. Rano czasem zjem kromkę chleba, pisze, w domu, a bywają takie dni, kiedy dostaję dosłownie na jedną bułkę. Miałem w kieszeni ten swój majątek. Wszedłem do sklepu i kupiłem bułkę. Wyszedłem i dałem temu człowiekowi. W szkole zaczęła mnie boleć głowa. Z głodu ssało mnie w żołądku i w ogóle okropnie męczyło. Boże, nigdy jeszcze nie byłem tak dumny z siebie. Nigdy nie czułem się tak pięknie człowiekiem. To było tak piękne, że jak tylko mogę, to powtarzam. Myślę, że tu gdzieś jest klucz. Musi się zaryzykować. W którymś momencie musi się zaryzykować pójściem za Jezusem. Musi się człowiek przerosnąć samego siebie, troskę o siebie, tą asekurację i pójść za Jezusem. Można by tu mówić pięknie o tych wielkich świętych, którzy to uczynili. Beatyfikacja Stefana Wyszyńskiego, stulecie urodzin Jana Pawła. Ale ja pewnie chciałbym dzisiaj przede wszystkim wspomnieć i powiedzieć o tych, którzy ryzykują dzisiaj. Ryzykują i stoją na straży naszego bezpieczeństwa i ludzi chorych. Ludzi, którzy przerośli swoją troskę o siebie, asekurację i są przy chorych dzisiaj. Pielęgniarki, lekarze, służby szpitalne, medyczne, kapelani, żołnierze, policjanci. Chcemy wam dzisiaj podziękować w tych rekolekcjach, podziękować Bogu za Jezusowych ludzi. Bo nie da się kochać Boga, nie kochając człowieka. Jak się to odkryje, to, że jak się jest w Bogu, to jest się dla drugiego. Taki klimat rodziny otrzymał Karol Wojtyła. Wiele otrzymał od swojej rodziny. Od swojej mamy, która zagrożeniem życia go urodziła. Od swojego taty, oficera. Od swojego brata, lekarza. Od swojej siostry, młodo umarłej. Nauczył się życia.
Dziękujemy za ludzi, od których uczymy się życia i bycia człowiekiem na miarę Jezusa, na miarę chrztu. Dziękujemy za tę rodzinę i tę wspólnotę, w której otrzymaliśmy właśnie imię i życie wieczne. Życie wieczne w Bogu. Za wspólnotę Kościoła. Dzisiaj tę wspólnotę modlącą się w domach, jak za pierwszych wieków. Jak od początku, na początku nie było Kościoła. To właśnie w starożytności, kiedy chrzczono dorosłych, padały takie słowa. Mam te słowa z rytu Kościoła starożytnego. Biskup, który chrzcił, mówił tak. Podajcie mi wasze imiona, abym je zapisał atramentem. Pan wyryje je na niebo, je własnym palcem, jak niegdyś prawo Hebrajczyków. Ciebie, który przychodzisz przyjąć chrzest, zwierzchnik wpisuje do księgi Kościoła, abyś wiedział, iż od tej pory jesteś zapisany w niebie. Kto z nas tak myśli? Bóg nie zbawił jakiejś ludzkości. Bóg zbawił mnie. Wezwał po imieniu. Jako osobę niepowtarzalną, jedyną, wyjątkową. Nie ma takiego drugiego człowieka. Bóg niczego nie kopiuje. Wezwał mnie po imieniu, w swoje ramiona, w ten dialog miłości, w życie wieczne. To zobowiązujące. Bo jeśli ja nie odpowiem, jeśli ja nawalę, jeśli nie odpowiem na tę miłość, na to zaproszenie, to do kogoś nie dotrze Ewangelia. Ta część Ewangelii, którą ja mam napisać życiem. W komunii z Jezusem. Do kogoś nie dotrze. Pięknie pokazał to papież Franciszek, kiedy w tej książce Miłosierdzie to imię Boga, w tym wywiadzie, wspomina pewną kobietę, kiedy był jeszcze rektorem czy prefektem wspólnoty jezuickiej. Była w ich miejscowości kobieta, która była nierządnicą. I wszyscy o tym wiedzieli. A on na każde święta przygotowywał jej paczkę. Dla niej i dla jej rodziny. I kiedyś przyszła, zawołali Bergoglio, że przyszła ta kobieta, wiadomo jaka. On wyszedł, a ona mówi, dziękuję ci ojcze. Przyszłam ci osobiście podziękować. O, papież się pyta, wtedy jeszcze ksiądz, zwykły, pyta się jej, czy paczka doszła, tak? Dziękuję za paczkę na święta. Nie. Ona mówi, paczka doszła, dziękuję. Ale przyszłam osobiście ojcu podziękować za coś więcej. Za to, że ksiądz zawsze mówi do mnie, proszę pani. Z wielkim szacunkiem. Proszę pani. Wiedząc, kim jestem. Proszę Pani. To jest miejsce, siostry i bracia, miejsce naszej godności,
naszego zbawienia, godności, której nie może zabrać nic, której nie może już wymazać nic, naszej godności, Pani i Pana, na zawsze. Miejsce naszej godności. Przyprowadziłem was dzisiaj tutaj, byśmy na nowo mogli to przeżyć. Przeżyć właśnie Jego miłość, Jego spojrzenie na nas. Spojrzenie, które widzi nas jak nikt inny, kochającego, pięknego, wspaniałego. Mimo moich grzechów, On widzi mnie wielkim. On mnie kocha. Bóg kocha mnie jak nikt inny na świecie. Jak nikt inny. Kocha nas. Chciałbym was zaprowadzić właśnie w to spotkanie, które wszystko odnawia, które leczy, które przywraca nadzieję. Każdy z was pewnie ma wodę. Dobrze, jeżeli jest to woda święcona. Nalejcie sobie dzisiaj do miseczki wodę święconą. Jeśli nie macie, to wodę. I poprowadźcie całą swoją rodzinę, czy jesteście sami, właśnie w tę procesję do chrzcielnicy, duchowo. Na nowo przeżywając ten moment spotkania z miłością, która wszystko odnawia. Przeżegnajcie się wodą święconą, wypowiadając głośno swoje imię, tak jak Bóg do mnie mówi, po tym imieniu, tak jak mnie kocha, patrząc na siebie właśnie z tą Jego miłością. Wypowiedzcie głośno swoje imię. Zapraszam was do chrzcielnicy. Zapraszam was do spotkania z tą miłością. A potem, jeżeli możecie, zapalcie świecę. Świecę ja zapalę od paschału. Zapalcie też duchowo od tego paschału, który symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego. Chrystusa, który przynosi światło w ciemność. Chrystusa, który przynosi nadzieję. Który wszystko rozświetla. Niech rozświetli wasze domy, niech rozświetli wasze serca, niech rozświetli wasze rodziny, niech rozświetli naszą wspólnotę, niech rozświetli naszą ojczyznę i cały świat. Jego obecność, Jego miłość w naszych sercach. Pomodlę się nad wodą, a potem pójdę, by się nią pobłogosławić i odnowić. Zapraszam jutro też na 19. Trwajmy w modlitwie. Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcenia. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, Twój Syn ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z Jego boku wypłynęła krew i woda. Po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom: idźcie, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło chrztu świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich grzechów odrodził się z wody i z Ducha Świętego
do nowego życia dziecka Bożego. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.